Nie historycy zaraz po wojnie przychodzili do członków tej organizacji wojskowej pytać ich o to, jak wyglądała ich działalność konspiracyjna, kiedy wstąpili do organizacji. A tymi, którzy pierwsi zgłaszali się do członków organizacji, byli najpierw oficerowie służb. Najpierw służb sowieckich, w pierwszym rzędzie Smiersza. Czy ktoś z Was wie, co to był Smiersz? Smiersz jest to nazwa, była to nazwa sowieckiego kontrwywiadu wojskowego, która była zbitką dwóch słów w języku rosyjskim. Śmierć szpiona, czyli śmierć szpiega. I druga formacja, NKWD, też zapisała się bardzo niechlubnie w dziejach Polski dwudziestowiecznej. Innymi słowy, nie przychodzili historycy, a przychodzili oficerowie służb państwa sowieckiego, które zajęło polskie ziemię, i ich interesowało przede wszystkim, jakie były struktury tej organizacji, kto jeszcze był członkiem, gdzie została odkryta broń. I w związku z tym ci członkowie Gryfa, którzy byli aresztowani, oni po prostu przechodzili normalne śledztwo. Niestety nie mam dostępu do tych materiałów. Prawdopodobnie w archiwach posowieckich Federacji Rosyjskiej gdzieś takie protokoły przesłuchań są. Nam udało się z kolegą dotrzeć tylko do dwóch takich protokołów, które zostały przesłane jeszcze z Związku Radzieckiego. Wtedy, kiedy Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Gdańsku prowadziła śledztwo w związku ze zbrodniami dokonanymi przez funkcjonariuszy niemieckiej Policji na terenie Pomorza. Krajowych i wielu organizacjach był zwrot, że zdrada karana będzie śmiercią. Innymi słowy, każdy, kto wstępował do organizacji konspiracyjnej i składał przysięgę, miał świadomość tego, że jeżeli zdradzi, to może się spotkać z śmiercią. Ktoś z Was mógłby wskazać taką akcję na Pomorzu w okresie okupacji, typowo dywersyjną? Już w okresie okupacji, latem 1942 roku, prasę konspiracyjną w całej Polsce obiegła informacja o dwóch wykolejeniach pociągów niemieckich dokonanych na Pomorzu. Proszę? Nie, to znaczy na odcinku między Tczewem a Chojnicami, w pobliżu miejscowości Czarna Woda. W odstępach dwóch tygodni pierwsze wykolejenie miało miejsce z 8 na 9 czerwca 1942 roku, a drugie z 20 na 21 czerwca 1942 roku. I Niemcy początkowo myśleli, ponieważ ta druga data pokrywała się, była to rocznica napaści Niemiec na Związek Radziecki, myślano, że to zrobili albo Sowieci, albo niemieccy komuniści. Dopiero potem okazało się po prostu, że sprawcami są Polacy. Lat temu, kiedy BBC przygotowywała program o zamachach na życie Adolfa Hitlera, przygotowywanych przez wywiad brytyjski, natrafiono w archiwach brytyjskich na niezwykle ciekawy dokument. Dokument nosi tytuł taki: próba zamachu na pociąg Hitlera na Pomorzu koło miejscowości Czarna Woda. Ten dokument wywiadu brytyjskiego jest datowany na lipiec 1941 roku. Ewidentna pomyłka, dlatego że w 1941 roku nic się nie wydarzyło. Są plakaty, one są w archiwum wojewódzkim, byłym, a obecnie państwowym w Gdańsku, gdzie wyznacza się nagrodę. Na tym plakacie niemiecka dyrekcja okręgowa
kolei podnosi ze 100 tysięcy na 250 tysięcy marek nagrodę za wskazanie sprawców wykolejenia pociągów z 8 na 9 i z 20 na 21 czerwca 1942 roku, a więc 1942 rok na pewno. Można powiedzieć, że w archiwach często zdarzają się pomyłki w datach. Ktoś przepisuje, po prostu myli datę. Jeżeli tak, to można przyjąć, że to jest meldunek wywiadu brytyjskiego sporządzony w lipcu 1942 roku. A więc krótko po tych zamachach, których ja... To Was zachęci do tego, żeby coraz więcej Was zdawało na tej maturze historii. Mamy regres, że tak powiem, tylko na sali, we wszystkich szkołach licealnych. I że będzie jeszcze większe zainteresowanie. To, co pan profesor Kielem przedstawił, jest tym, co nas bezpośrednio dotyczy, ale także myślę, że jest też pewnym rodzajem takiej nauki, która wskazuje, że to, co się dzieje dzisiaj, też należy przez logicznie i czasami z dużym zastanowieniem dokonać oceny tych wydarzeń, które są bieżące. Dziękuję ślicznie za ten zajmujący wykład. Jeszcze raz. Dziękuję za to, że tak naprawdę żyjąc szczególnie w tych tamtych czasach, my mieliśmy szczęście żyć później i tak naprawdę tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, a ja myślę, że będziemy żyli w czasach, że nie trzeba będzie nas tak gorzko poddawać jakimkolwiek próbie, a możemy się uczyć właśnie tego, co piękne Kaszubskiego. Stąd, panie profesorze, pozwoliliśmy sobie nawet pana imię i nazwisko zapisać w naim języku błę, bo jesteśmy wolni. Dziękuję. Wespolezna Kaszubskiego Elo w Rusach.